Weź telefon do ręki. Już? Dobrze. Teraz go odwróć. Widzisz tę małą kropeczkę między obiektywem a migawką? To malutki mikrofon. Założę się, że nawet o nim nie wiedziałeś. A co tam robi? Odpowiada za tłumienie wszelkich dźwięków z otoczenia, które mogą słyszeć twoi znajomi podczas połączeń. Zgadza się, gdyby nie on, rozmowy nie byłyby tak wyraźne. Zgubiłeś się w lesie i za wszelką cenę szukasz drogi powrotnej do obozu. Nagle przypominasz sobie, że masz coś, co może ci pomóc. Chwytasz za jeden z końców paska twojego plecaka i gwiżdżesz. Tak jest, wiele plecaków ma tę ciekawą funkcję, szczególnie te zaprojektowane do dalszych podróży. Chwilę później słyszysz gwizdanie swoich znajomych i podążasz za źródłem dźwięku. Bezpiecznie docierasz do obozowiska, by uratował cię twój własny plecak. Jeśli lubisz dużo wiedzieć, pewnie zastanawiasz się, do czego służy ta mini kieszonka w twoich dżinsach. Wiesz, ta mała wewnątrz tej większej. Ludzie często chowają w niej monety i banknoty, ale nie do tego została stworzona. Tak naprawdę powstała z myślą o bezpiecznym przechowywaniu zegarków kieszonkowych. Pewnie stąd wzięła się ich nazwa. Wracasz do domu po całym dniu ciężkiej pracy. To zrozumiałe, że nie chce ci się gotować. Siadasz na kanapie, oglądasz przez chwilę serial i zamawiasz coś na wynos. Może chińszczyzna? Ach, idealnie. Dzwonek do drzwi. To chyba dostawca. Piękny zapach. Ale czekaj, zanim wyciągniesz talerze, otwórz pojemniki z jedzeniem na stole. Zmienią się w prowizoryczne, tekturowe miski, czyli żadnego zmywania. Puszka z napojem gazowanym, którą zamówiłeś wraz ze swoją chińszczyzną, też ma ciekawą funkcję. Spójrz na zawleczkę. Wyobraź sobie, że możesz w nią włożyć słomkę i do tego właśnie służy. Śmiało, spróbuj sam. Jeśli siedzisz przed komputerem, zerknij na klawiaturę. A jeśli nie, to w porządku, wyświetlimy ją na ekranie. Klawisze są ułożone w układ QWERTY, nazywany tak ze względu na aranżację pierwszych 6 liter pod cyframi. Jak się okazuje, nie zawsze tak było. Klawisze ułożone były alfabetycznie, co teoretycznie miało nawet sens. Ale układ ten wyszedł z użycia ze względu na stare ustrojstwa zwane maszynami do pisania. Pamiętacie? Po wciśnięciu klawisza wysuwało się ramię, które uderzało taśmę z atramentem i odciskało literę na kartce papieru. Z czasem jednak osoby piszące na maszynach nabrały wprawy. Ramiona wpadały na siebie i klinowały się, co spowalniało działanie maszyny. Aby uporać się z tym problemem, zmieniano układ klawiatury. Rozwiązanie to było skuteczne, ponieważ nowy układ znacząco utrudniał pisanie i spowalniał piszących. W rezultacie ramiona rzadziej się klinowały. Znacznie lepiej. Teraz nie ma ani ramion, ani maszyn do pisania. No prawie, ale wciąż szybko piszemy. Czasem się zastanawiam, kto byłby szybszy, my czy oni. Klawiatury mają również inne ukryte zastosowanie. Zauważyliście, że na klawiszach F oraz J znajdują się płaskie wybrzuszenia? Pomagają one zorientować się piszącym, gdzie znajdują się ich dłonie na klawiaturze, bez konieczności odrywania wzroku od monitora. Zamawianie kawy na wynos z ulubionej kawiarni bladym świtem niejednego postawi na nogi, ale po wejściu do domu czy biura może pojawić się obawa, że wrzący napój może zaplamić biurko. Bez obaw, plastikowa pokrywka służy również jako podstawka. Jest tego samego rozmiaru co rant kubka. Sam zobacz! Spodoba ci się następny hak, jeśli gotujesz w domu. Możliwe, że tak jak ja zastanawiasz się, ile makaronu powinieneś ugotować na obiad. Wystarczy wziąć łyżkę do makaronu. Większość ludzi nie wie, do czego służy ten mały otwór w środku. Zakładają, że pomaga on odprowadzać wodę czy coś. Jak się okazuje, jest to miarka wskazująca, ile makaronu powinno się ugotować na jedno danie. Sprawdź, ile suchego spaghetti zmieści się w otworze i przygotuj sobie tyle na obiad. Podczas kupowania wieszaków na pewno zauważysz, że plastikowe są tańsze od drewnianych. Jest ku temu powód. Drewniane wieszaki zrobione są z cedru. Różnica polega na tym, że drewno to odstrasza owady i ćmy. Są one też trwalsze, więc posłużą ci w szafie na dłużej. Gdy myjesz zęby, możesz zauważyć niebieskie włosie na szczoteczce. To nie jest element dekoracyjny. Włosie to informuje, kiedy szczoteczka się zużywa i kiedy trzeba ją wymienić. W miarę korzystania z niej włosie traci swoją sprężystość i barwę. Gdy to zauważysz, czas wyrzucić obecną i kupić nową.
Piecyki mikrofalowe często przypominają telewizory, szczególnie te zaopatrzone w przezroczystą czarną powłokę. Tak naprawdę to bardzo ważna część urządzenia, która zatrzymuje szkodliwe promieniowanie wewnątrz mikrofalówki. Jej techniczna nazwa to klatka Faradaya. Dzięki niej możesz stać obok kuchenki i się nie rozpuścisz. Nie oznacza to jednak, że powinieneś patrzeć, jak twoje jedzenie się podgrzewa, ale przynajmniej nie wyrośnie ci dodatkowe ucho czy coś podobnego. Dobra, żartuję. Pod niektórymi piekarnikami znajduje się szufladka, która aż kusi, żeby wykorzystać ją jako dodatkowe miejsce na wyposażenie kuchenne. Służy jednak do czegoś innego, a mianowicie do przechowywania ciepłych dań, które należy podawać na gorąco. Możesz wyciągnąć potrawę z piekarnika, włożyć ją do szufladki i zająć się dalszym gotowaniem. Jesteś na pokładzie samolotu i rozglądasz się wokół, żeby zabić czas przed odlotem. Twoją uwagę przykuwa okno, a raczej maleńki otwór znajdujący się w jego dolnej części. Spokojnie, nie jest pęknięte. Otwór ten służy regulacji ciśnienia, które gromadzi się w trakcie lotu na różnych wysokościach. Poza tym wpuszcza powietrze do wnętrza kabiny. Ręka w górę, kto szorował swoje buty na schodach ruchomych? Mnie to się zdarzyło prawdopodobnie o kilka razy za dużo, ale szczotki te nie służą do czyszczenia obuwia. To ważne zabezpieczenie. Zapobiegają one wciąganiu sznurowadeł, ubrań i innych rzeczy między stopnie a poręcze. Ratują więc przed niezręczną i groźną sytuacją. Czasami do nowych ubrań dołączany jest plastikowy woreczek z kawałkiem materiału i dodatkowym guzikiem. Ktoś pomyśli, że to potencjalna łatka, którą można zaszyć po darcia. Nic bardziej mylnego. Ten kawałek materiału powinno się włożyć do pralki, żeby zobaczyć, jak zareaguje na różne środki czyszczące. Już nie musisz się zastanawiać, czy twoja nowa kurtka się skurczy w praniu. Bąbelki. Kto ich nie lubi? Większość z nas pamięta, jak puszczało się je beztrosko za młodu. Dla dorosłych najbliższym odpowiednikiem tej zabawy są relaksujące kąpiele we wannie. Nie ma nic lepszego niż wejść do wanny pełnej ciepłej wody i bąbelków. Co nie, panowie? Ale bąbelki to nie tylko frajda i higiena. Jeśli są wysokiej jakości, posłużą również jako izolacja cieplna. Dzięki nim można dłużej cieszyć się ciepłą wodą. Niektóre pudełka z czekoladkami wyposażone są w tajemnicze otwory. Zwykle ignoruję je, gdy zajadam się jednym lub dwoma opakowaniami i wyjmuję słodkości, wciskając je od spodu. Okazuje się jednak, że jadłem słodycze nie tak jak trzeba. Gdy wciśnie się jeden z tych otworów, czekoladka sama wyskoczy z wgłębienia. Zapamiętam to podczas następnej wyżerki. I kolejna sztuczka kuchenna. W uchwytach garnków często są małe otwory. Większość ludzi wykorzystuje je do wieszania naczyń na ścianach, ale mają też inne zastosowanie. Podczas gotowania możesz w nie włożyć drewnianą łyżkę lub inne przybory, z których akurat korzystasz. W ten sposób nie zabrudzisz kuchni, gdy je odłożysz. Zwykle na szklanych butelkach są kapsle. Prawda, że odkrywcze? Bez nich napój by się wylał. Tyle, że wewnątrz tych kapsli znajdują się plastikowe części na pozór bezużyteczne. No, nie do końca. To uszczelki, dzięki którym gaz nie ulatuje z napojów. Ha, nie ma to jako rzeźwienie. Nie bez przyczyny większość gałek do drzwi jest wykonana z mosiądzu. Ten konkretny stop jest największym wrogiem bakterii. Zgadza się, mosiądz zabija bakterie. Idealny dla osób dbających o czystość i przy okazji o zdrowie swoje i innych.